No więc, cześć, witajcie. Ja jestem Simon. Dzisiaj zajmę się dla Was nagraniem poradnika, jak odpalić swój własny stream, jak to zacząć. Myślę, ten odcinek będzie krótki. Ja Wam tutaj zaprezentuję, z której strony pobrać darmowy program. Tak, to jest całkowicie darmowy program. Jak widzicie, Open Broadcaster Software. To jest oficjalna strona tutaj producenta. To znaczy wydawcy tego programu, chociaż nie wiem, może producenta. Jak widzicie tutaj, What is OBS? No, czyli Open Broadcaster Software jest darmowym i otwartym oprogramowaniem do nagrywania i streamowania na żywo. Kod, taki jakby źródłowy, jest dostępny dla każdego do zapoznania się i ulepszania. Posiada dwie wersje, 32 i 64-bitowe, które są dostępne i całkowicie za darmo. No i tutaj, ile kosztuje OBS? Całkowicie za darmo, tak. Jest dostępny dla każdego, ze wszystkimi tymi featurami i absolutnie za darmo. Jeszcze raz to powtórzę. Ok, tak mi się spodobało. I tutaj też, jak widać, są pluginy. Tutaj właśnie każdy tam sobie jakieś pluginy, coś takiego wrzuca. No i dobra, jeżeli klikniemy na ten guzik download, bo musimy od tego właśnie zacząć. O, wyświetli nam się stronka SourceForge.net. I tutaj możemy sobie pobrać najbardziej aktualną wersję tego programu OBS. W skrócie, czyli Open Broadcaster Software. Kiedy go zainstalujemy, naszym oczom ukazuje się takie właśnie okno. I co tutaj możemy zobaczyć? Bardzo dużo ciekawych rzeczy. Oczywiście tutaj nic nie będziecie mieli. Jak widzicie, u mnie tu już troszkę tych scen i tak dalej jest sobie pododawanych. Tym zajmiemy się w następnych odcinkach. Tutaj, jak widać, ustawienia, rozpocznij stream, rozpocznij podgląd, edytuj scenę, źródła globalne, wtyczki, tablica rozdzielcza i wyjdź. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku, myślę. W następnych odcinkach zajmiemy się konfiguracją, ustawianiem właśnie nowych scen, a także pierwszymi streamami. Także to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że od razu usiądę do nagrania następnego. Nie chcę, żeby to było za długie, a też w kilku odcinkach myślę, na pewno ciekawiej to będzie wyglądało. Nie będzie tutaj tak naćpanych tych wiadomości wszystkich do kupy. Także lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie ten właśnie film. A ja się z wami żegnam. Cześć!